Nazywam się Tomasz Kupiec. Pracuję w Staromiejskim Centrum Kultury chyba już około 20 lat. No cóż, moja przygoda z muzyką zaczęła się oczywiście dużo wcześniej. Odbyłem całą edukację, taką jak Pan Bóg przekazał, czyli od szkoły muzycznej przez studia muzyczne aż po pracę zawodową. Jestem koncertującym basistą, kontrabasistą. A od 20 lat właśnie nauczycielem w Staromiejskim Centrum Kultury. Mam zajęcia z instrumentalistami właśnie, którzy chcą się uczyć na gitarze basowej, na kontrabasie oraz zespołami. Z reguły to są zespoły jazzowe albo zespoły bluesowe. Czasem zdarzają się rzeczywiście zespoły, które chcą grać muzykę rockową. Ale od muzyki rockowej mamy jeszcze innych specjalistów. Mam wrażenie, że lepszych niż ja. Więc ja preferuję bardziej rzeczy bardziej swingujące, a więc jeśli chodzi o zespoły, to właśnie jakiś jazz, jakiś blues, może ewentualnie rhythm and blues, a jeśli rock, to też taki bardziej amerykański niż angielski. Jak zmienili się uczestnicy i czy zmienili się na przestrzeni lat? No młodzież jest właściwie chyba cały czas taka sama. Zmieniają się trochę style muzyczne i może dlatego się upodobania tych naszych uczniów są trochę inne, ja wiem. Może trochę więcej ostrej muzyki. Wydaje mi się, że kiedyś się grało trochę łagodniej. Czy Pana zajęcia są otwarte? Kto może przyjść na Pana zajęcia? Tak, no na moje zajęcia mogą przyjść wszyscy. Rzeczywiście są to zajęcia otwarte w tym sensie, że każdy się może na nie zapisać, bo już jak już zajęcia zaczynamy, jak mamy już zorganizowaną grupę, to trudno, żeby dochodziła do tego jakaś obca osoba, ale oczywiście po jakichś uzgodnieniach to jest możliwe. Ale z reguły w trakcie ferii albo czasem wakacji prowadzimy takie zajęcia otwarte i do mnie przychodzą różni ludzie po to, żeby się zainteresować i sprawdzić, czy warto zapisać się na przykład i przychodzić na zajęcia w ciągu roku. To nie jest bycie zwykłym nauczycielem, prawda? Więc co jest najtrudniejszego w nauce młodych ludzi? No nie wiem, najtrudniejszego, ale jednocześnie najciekawszego jest to, że mamy okazję na żywo spotkać się z młodymi ludźmi, którzy mają jakieś oczekiwania, którzy mają mają zapał, mają często wiele talentu, mają dużo chęci do pracy i to chyba jest najciekawsze dla nas jako nauczycieli, że mamy okazję z nimi na ten temat porozmawiać i popracować nad tymi ich talentami, a jednocześnie jest to trudne, no bo właściwie do każdego, mimo specyfiki naszego tutaj, naszej instytucji, trzeba podejść jednak indywidualnie. Coś, co mnie trochę zdziwiło tutaj w tej pracy, że czym dłużej pracuję, to tym częściej na zajęcia nauki na gitarze basowej przychodzą dziewczyny. A to już drugi raz to słyszę dzisiaj, bo rozmawiałam przedtem z panem Romanem Ślazykiem i powiedział dokładnie to samo. Tak, jest jakieś zainteresowanie tym instrumentem, większe niż dotychczas. Coraz więcej dziewczyn się garnie. Wydaje mi się, że być może ma to związek z tym, że jest to instrument inny, że to nie jest zwykła gitara basowa, tylko gitara zwykła gitara sześciostrunowa, tylko gitara basowa, a więc instrument w pewnym sensie inny, tajemniczy, nowy, ciekawy. A sukcesy? Czym może pochwalić się pana grupa? No to przez te 20 lat to dużo tego było. Na pewno sukcesem jest to, że większość zespołu występuje na tak zwanej, szeroko mówiąc, krakowskiej scenie muzycznej i czasem występują w jakichś konkursach, ale też moi uczniowie, którzy tutaj zaczynali naukę, potem ją kontynuowali. Mam kilku już absolwentów akademii muzycznych i ludzi, którzy poszli dalej tą drogą już bardziej profesjonalnie. Romek Ślazyk, kontrabasista, gitarzysta basowy, kompozytor, aranżer. Pracuję tutaj, uczę grać na kontrabasie, gitarze basowej i prowadzę też zespoły. Służę tam doradztwem przy aranżacji, przy kompozycji i przy tam różnych około muzycznych i muzycznych rzeczach.
Jak zaczęła się pana prywatna przygoda z muzyką? To było dawno temu. Znaczy, ja pochodzę z muzycznej rodziny i ja zacząłem już grać bodajże od 5 roku życia, a nauczyłem się wcześniej pisać nuty niż litery. Potem miałem przerwę, bo zafascynowałem się trochę sportem, ale na którejś kolonii zobaczyłem, że starsi koledzy grają na gitarach. Bardzo mi się to spodobało, zwłaszcza, że był wianuszek dziewczyn wokół nich, więc tym bardziej mi się spodobało i tak z powrotem wróciłem do muzyki, czyli do rzeczy, która najbardziej mnie w życiu interesowała, tak naprawdę interesuje i będzie interesować. Jakie to były rodzaje muzyki? Jakie to są rodzaje muzyki teraz? Znaczy, wtedy to zaczynałem od klasycznych C-dur, A-mol, D-mol, G-dur, tylko się nie pomyl. Na tych akordach to powstało wiele pieśni. No a potem już tak od bluesa do jazzu, poprzez oczywiście wszelkie rodzaje muzyki rockowej, plus no, ja kończyłem klasyczną akademię muzyczną w Krakowie. Więc i wcześniej średnią muzyczną, więc też miałem duży kontakt z muzyką klasyczną. No a w tej chwili to gram w zasadzie wszystko. Jestem, że tak powiem, uniwersalnym muzykiem. Aczkolwiek w dużej mierze teraz od już ładnych paru lat, wielu lat, bardzo dużo komponuję i aranżuję też muzykę i to w zależności czasem piszę to, co, że tak powiem, słyszę i chcę napisać, a czasem piszę na zlecenie po prostu i wtedy w zależności od tego, kto sobie jak życzy, tak piszę. A jak zajęcia z młodzieżą? No bo to jest zupełnie coś innego. Znaczy z młodzieżą? No to młodzież tutaj przychodzi taka do mnie troszkę starsza, to znaczy tak średnio chyba najmłodszego uczestnika miałem, który miał 13 lat, ale tak z reguły się pojawiają w granicach właśnie 14 roku życia, troszkę później, a czasem nawet przychodzą studenci pierwszego roku i często jest tak, że zaczynam od początku, to znaczy przychodzą, coś tam grają, ale to i tak praca się zaczyna od początku przy ustawianiu aparatu gry lewej, prawej ręki, takie podstawy, żeby potem poprzez ćwiczenia, żeby się łatwiej grało. No i nie ukrywam, że paru moich tutaj uczniów, uczestników dostało się na Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydział Jazzowy i tam jedni jeszcze studiują, a inni pokończyli już studia. Także też są zawodowymi muzykami. Jesteśmy notabene dobrymi kolegami, koleżankami też, bo mam sporo dziewczyn. Zajęcia cieszą się sporą popularnością? Tak, zwłaszcza, że jakby nie ma miejsc w Krakowie zbyt wiele, żeby się uczyć grać muzyki rozrywkowej, szeroko rozumianej. O, tam bluesa, rockowe rzeczy, heavy metalowe i tak dalej. A zwłaszcza nie ma opcji uczenia się na gitarze basowej w ogóle w Krakowie. Znaczy, można chodzić do szkoły muzycznej prywatnej, ale to trochę kosztuje dużo pieniędzy. A tutaj jednak to dużo mniej. I opłaty są symboliczne na rzecz Domu Kultury, na zakup sprzętu i tak dalej, i tak dalej. I także jeśli chodzi o edukację na gitarze basowej czy kontrabasie jazzowym, no to są bardzo małe możliwości i to jest jedno z niewielu, jak nie jedyne, miejsce, gdzie się można uczyć gry na tych instrumentach na bardzo wysokim poziomie, bo tutaj jeszcze uczy mój drugi kolega Tomek Kupiec, na kontrabasie uczy i obydwoje jesteśmy czynnymi, grającymi muzykami, co jest bardzo istotne w edukacji, żeby przekazywać swoje doświadczenia sceniczne młodzieży. Także jest taka możliwość. Ja sam zresztą na gitarze basowej nie miałem zbyt wielu okazji, żeby ktoś nie uczył, bo w czasie, kiedy ja się uczyłem, to w ogóle nie było takiej możliwości. I tylko tak gdzieś między kolegami, żeśmy wymieniali nasze doświadczenia i wszelkiego rodzaju muzyczne informacje.
i, że tak powiem, na gitarze basowej sam się wyedukowałem. I chciałbym teraz młodym ludziom pomóc, żeby nie musieli się tak męczyć jak ja i uczyć się na wielu błędach, gdzie gdybym był prowadzony pod jakąś fachową tak zwaną ręką, myślę, że wiele rzeczy byłoby łatwiej. No ale jak nie można tak, to trzeba inaczej. Jak się chce, to można wszystko osiągnąć. Ale w związku z tym właśnie chcę tutaj pomóc młodym ludziom, żeby się uczyli. No zostaje jeszcze droga prywatna, ale prywatne lekcje, no wiadomo, że to też jest wydatek spory, a dla młodych ludzi, no to tym bardziej. A zmieniło się to na przestrzeni lat, że nie wiem, na początku przychodziła mniejsza liczba osób niż teraz, czy też na przykład warunki uczestnictwa były inne? Znaczy, jeśli chodzi o warunki to uczestnictwa, to się nie zmieniło. Tu przede wszystkim się liczy chęć. No i oczywiście posiadanie instrumentu, żeby w domu ćwiczyć, bo tutaj do dyspozycji są instrumenty na lekcje. Żeby grać w czasie lekcji. No ale niemniej jednak lekcja to mało, trzeba jeszcze w domu ćwiczyć. To jest ważniejsze czasem niż lekcja, jak się wie, jak ćwiczyć. Jedyną taką rzeczą, która jakby na przestrzeni lat, którą zauważyłem, która się zmieniła, to właśnie na początku miałem samych chłopaków, a teraz tak powiedzmy pół na pół dziewczyny i chłopacy. I z tym, że nawet miałem na przestrzeni tych ostatnich paru lat, miałem nawet kilka kontrabasistek. Także, a to jest instrument, jeśli chodzi o początkową drogę, jest o wiele trudniejszy niż gitara basowa, bo tak jak się już potem gra na wyższym poziomie, to nie ma łatwych instrumentów, a po prostu wszystkie są trudne. Jak się zgłosić? Najlepiej to, jak jest nabór, już, który się zaczyna zawsze, od tamtego roku w czerwcu i trwa tam mniej więcej do końca sierpnia, ewentualnie z przedłużeniem we wrześniu. Można się skontaktować tutaj ze SKM-em. A SCKM, ja taką mam metodę, że jeśli mnie nie ma w pracy, to zawsze mam taką prośbę do pani, które pracują na portierni, żeby przekazały mój numer telefonu lub maila i wtedy mam kontakt. Oczywiście na stronie internetowej SCKM-u są też wszelkie namiary na mnie, ale nie zawsze ludzie patrzą, czasem wolą zadzwonić. Więc zawsze jest kontakt jakby przez tutaj portiernię i w ogóle sekretariat SCKM przez SCKM. Coś takiego, co zdarzyło się na zajęciach, czego pan nigdy nie zapomni? Może to nie był taki przypadek, że tak powiem, jakiś jednorazowy, bo on trwał 2 lata. I to był taki przypadek, że pierwszy raz się i mam nadzieję ostatni raz poddałem z uczniem. Po prostu kompletnie nie miał talentu. Ja 2 lata walczyłem z nim, żeby cokolwiek się nauczył grać nie szło. Ale z jednej strony może taka teraz to się wydawać lekko zabawna historia, bo tak z głupia fran mu, nie wiedziałem jak mu powiedzieć, że po prostu nic z tego nie będzie. I tak mu powiedziałem delikatnie, że może byś się zajął fotografią albo czymś innym. No i ten chłopak się zajął fotografią i notabene teraz robi bardzo piękne zdjęcia. To tak najbardziej mi utkwiło w pamięci. A taka najmniejsza sytuacja, jakieś sukcesy, które osiągnęli pana uczniowie? No to były tutaj zespoły, co wygrywały jakieś konkursy. Właśnie bardzo wielkim dla mnie sukcesem i dla tych uczniów jest to, że właśnie byli na tyle pracowici i chcieli się jak najwięcej ode mnie nauczyć, że dostali się na Akademię Muzyczną i co nie jest łatwe, bo tam jest ograniczona ilość miejsc, dostali się i są zawodowymi muzykami i zresztą notabene też wiele zespołów po prostu gra w klubach nie tylko krakowskich, ale w całej Polsce i gdzieś tam. Wiadomo, że wielu z tych ludzi nie zostaje zawodowymi muzykami i to też jakby nie o to chodzi w tej edukacji do końca, tylko też poprzez te zajęcia tutaj jest możliwość poszerzenia horyzontów.
bo miałem takie przypadki u ludzi, bo miałem takie przypadki, że przychodzili ludzie kompletnie nastawieni na tylko i wyłącznie heavy metal, nie ujmując nic heavy metalowi, bo bardzo cenię i szanuję tą muzykę, jak jest dobrze wykonywana. Tylko że jakby się uprawia sztukę, to trzeba mieć bardzo szerokie horyzonty i trzeba w przypadku muzyki słuchać wiele różnej muzyki. I udało mi się z tymi uczestnikami otworzyć im tak zwane klapki, że zaczęli naprawdę słuchać szeroko muzyki i to jest bardzo istotne, bo nawet jak potem nie jest taki człowiek muzykiem, to przynajmniej jest bardzo wyrafinowanym odbiorcą, który chodzi na koncerty i który potrafi tą muzykę, nawet muzykę trudniejszą, bardziej rozumieć i czuć, a nie tylko sprowadzać słyszenia do jakiejś melodii, jakiegoś rytmu, że tak powiem, co się, tak przy okazji powiem, że no po prostu media lansują coraz prymitywniejszą muzykę i jeśli ludzie się tylko naedukują na tym, co jest głównie w komercyjnych niektórych radiach, no to lub telewizjach typu, że puszczają tylko i wyłącznie disco polo, no to tak nie wydukujemy społeczeństwa w żaden sposób. A mam doświadczenie na przykład z Niemiec, Francji, Hiszpanii, sporo jeżdżę grając koncerty, gdzie jak obserwuję i starsze pokolenia, i średnie, i młodych ludzi zupełnie, oni potrafią pójść na imprezę techno, ale potrafią pójść do filharmonii, słuchać Beethovena, Bacha i to jedno drugiemu jakby nie zaprzecza, ale widać, że właśnie mają te horyzonty o wiele szersze niż powiedzmy przeciętny Polak, ale to się wiąże właśnie z edukacją taką od podstaw, od młodego wieku. Jeszcze mogą uczniowie wynieść z tych zajęć? To znaczy powiem ci, że tu jeszcze nasza praca jakby nie sprowadza się tylko i wyłącznie do uczenia muzyki. Po prostu przez to, że mamy taki bardzo bliski kontakt na lekcjach, gdzie to są mniejsze grupy ludzi, nie tak jak klasa, powiedzmy 20 parę osób, tylko jest kilka osób na zajęciach lub czasem są indywidualne zajęcia tak zwane, więc ja mam bardzo bliski kontakt z uczestnikiem i często się zdarza, że moja praca też polega jakby na pomaganiu tym młodym ludziom w problemach ich takich życiowych, gdzie często na przykład nie mogą się zwrócić do rodziców z różnych tam powodów, a we mnie widzą takiego, w cudzysłowie może, kolegę lepszego, komu mogą powiedzieć o swoich problemach. I ja też staram się im w jakiś sposób pomóc, coś wytłumaczyć, ale nie z perspektywy właśnie ostrego rodzica, tylko właśnie bardziej takiego kumpla, przyjaciela, który ma trochę więcej doświadczenia życiowego. I miałem sytuację, że no, wyprostowałem, że tak powiem, paru ludzi. Jeden to był bardzo ciężki przypadek, a teraz jest wszystko okej. Aha, dobra, kiedy odbywają się zajęcia, bo to o tym nie powiedzieli. Znaczy ja tutaj pracuję w tej chwili i myślę, że w przyszłym roku tak samo będę pracował środy, czwartki. W środę od 13.15 do 18, a w czwartki od 14.15 do 19. I to są właśnie zajęcia z basu i też są sale, gdzie mogą zespoły sobie próbować. I zawsze służę pomocą, jeśli tego oczekują, że zawsze, często zresztą zespoły się do mnie zwracają właśnie głównie żeby mi pomógł zaaranżować, bo mają jakiś pomysł własnej kompozycji, melodię, akordy, jakiś tam rytm, ale nie potrafią jakby zinstrumentować tego utworu, więc ja mówię, że gitara może zagrać tak, tu bas tak, perkusja tak i tam się te wszystkie klocki składa, układa w całość. Ja jeszcze zapytam o pana pierwsze skojarzenie z muzyką rockową w SCKM. No może Party Rura, czyli ten konkurs zespołów rockowych.
jakoś tak, notabene jestem współautorem nazwy tego konkursu. I to jakoś tak pierwsze, co mi przychodzi na myśl. A skąd ta nazwa? A to może poza anteną. Nie, kiedyś z takim kolegą żeśmy myśleli, nad tym długo żeśmy się zastanawiali, świeciło fajne słoneczko. I tak od słowa do słowa jakoś tak przyszły nam jakieś dwa słowa, które nam się złożyły, że to dosyć fajnie brzmi. Po całej tej rozmowie mam wrażenie, że rok nie umarł, a na pewno nie w SCKM. Co pan sądzi? No, muzyka jako sztuka cały czas żyje i się rozwija i powstają nowe gdzieś tam różne gatunki muzyczne, w ogóle trendy. Muzyka się miesza sama ze sobą i zresztą jako twórca wiemy, jak czasem takie procesy się odbywają. No, po prostu jeden dźwięk, dwa dźwięki z muzyki rockowej, a czasem z muzyki techno można tak połączyć, że z tego powstaje coś zupełnie innego, takiego swojego dla twórcy. A muzyka rockowa no, nigdy jakby nie umrze. Tak jak nie umarła muzyka jazzowa i nie umarła klasyka. Z tym, że no, młodzi ludzie różnych rzeczy słuchają, a przynajmniej ci uczniowie, którzy do mnie przychodzą, to tak, że tak powiem, troszkę ambitniej słuchają. Nie takiej właśnie prymitywnej muzyki. I myślę, że jeśli ludzie będą się uwrażliwiać w ogóle na muzykę, to tym bardziej muzyka rockowa będzie istnieć. Tylko oczywiście ona się będzie przekształcać troszkę. Poza tym też wchodzą nowe technologie cały czas, więc w związku z tym się technologie do instrumentów, akcesoria do instrumentów, akcesoria do studio nagrań. I jakby zmienia się przez to brzmienie, ale pewne rockowe riffy zawsze będą żywe, że tak powiem. Tak jak dziewiąta Beethovena, czy piąta Beethovena, czy pewne rzeczy Bacha, to będzie czy Beatlesi, czy Rolling Stonesi, czy Zeppelini, Black Sabbath i tudzież współczesne zespoły za ileś lat będą jakby jakąś legendą, gdzie zawsze młodzi ludzie będą sięgać do korzeni tej muzyki.